Sześć koncepcji korytarza łączącego aglomerację wałbrzyską z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie Kamiennej Górze omawiane były podczas spotkania mającego na celu wyłonić jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Warianty, które omawiano podczas spotkania to W1 i W2, który ma przebiegać drogami krajowymi DK35, DK34, DK5 do węzła w Bolkowie na drodze ekspresowej S3, W3 i W4, który ma przebiegać w korytarzu drogi wojewódzkiej DW367 do węzła Kamienna Góra Północ na drodze krajowej S3 i w końcu W5 i W6, który ma przebiegać w korytarzu drogi wojewódzkiej DW375, drogi powiatowej DP2796D oraz drogi krajowej DK5 do węzła Bolków. Droga S3 ma łączyć Polskę Zachodnią z Czechami i pełnić istotną funkcję transportową. Do tej pory padła decyzja o realizacji drogi od strony województwa lubuskiego przez Nową Sól, Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy aż do Bolkowa. Po stworzeniu projektu, uzyskaniu decyzji środowiskowej i środków finansowych może się rozpocząć realizacja. Trzy ronda w Wałbrzychu zyskają nowe nazwy. Radni podjęli już uchwałę w tej sprawie. Które to ronda? Rondo przy Pamiarni będzie nosiło nazwę Unii Europejskiej. Ta inicjatywa wyszła ze strony prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja. Rondo Unii Europejskiej chcielibyśmy zaprezentować i otworzyć w Dniu Europy, czyli 9 maja. Niezadowoleni z tej decyzji są radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieliby to właśnie rondo, pierwsze przy wjeździe do Wałbrzycha, nosiło nazwę Stulecia Niepodległości Polski. Nazwę, którą zaproponowali, będzie nosiło rondo przy ulicy Kamienieckiej. Rondo jeszcze nie powstało. Budowa trwa. Gdy inwestycja zostanie zakończona, będzie ono nosiło nazwę Stulecia Niepodległości Polski. Ma ono zostać oficjalnie otwarte 11 listopada. Radni podjęli decyzję też o nazwaniu jeszcze jednego ronda przy ulicy 1 Maja obok Galerii Wiktoria. Będzie to rondo Ireny Sendlerowej. Odpowiednia tabliczka zostanie tu umieszczona niebawem. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej zaproponowałby jedną z przestrzeni miejskich nazwać imieniem zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha z Klubu Prawa i Sprawiedliwości przyjęli tę propozycję z entuzjazmem. Prawdopodobnie nazwę tę będzie nosił plac Różany przy ulicy Słowackiego naprzeciwko Poczty Głównej. Jeżeli to było szczere, to mnie by bardzo cieszyło, natomiast obawiam się, że to będzie podobna procedura, jak była w przypadku właśnie ronda Unii Europejskiej, że pan prezydent rok temu gdzieś tam powiedział i potem do momentu złożenia przez PiS projektu uchwały nikt się tym nie zajmował. Zmiana nazwy sklepu byłaby kolejną po ulicach, które zmieniły nazwę po wprowadzeniu ustawy dekomunizacyjnej.